Brat Krzysztof tutaj przedstawił jakby swoje życzenia odnośnie tego wykładu, więc próbując jakoś zrównoważyć te życzenia, powiem, że pamiętam w jakichś tam podręczników dla prowadzenia, nie wiem, biznesu i przywództwa i czego jeszcze tam czytałem, że jeżeli coś, na coś mamy wpływ i jest w naszym zasięgu, to są cele i te cele powinniśmy realizować. Natomiast jeżeli nie mamy na pewne rzeczy wpływu, nawet w relacjach i tak dalej, no to już nie można ich stawiać sobie jako cel, tylko to są nasze życzenia. O te życzenia, no to możemy się tylko modlić. Tak więc możemy się modlić, żeby te życzenia, które tutaj Krzysztof przedstawił, rzeczywiście się zrealizowały i wypełniły. Ze swojej strony chcę powiedzieć, jeśli chodzi o mnie i o moją postawę, czy to odnośnie nauczania i czy nie wiem, Kościoła rzymskokatolickiego w swojej tutaj liczbie, w swojej wspólnocie. Ja tak mnie jakoś Bóg ukształtował i prowadził, że ja błogosławię wszystkim i każdemu. Bez względu na to, w co człowiek wierzy, czy bez względu na to, co, no, bez względu na to, prawda, chodzi o poglądy. Natomiast zastrzegam sobie prawo, że mogę się z pewnymi rzeczami nie zgadzać. I też o tym mówię otwarcie, bez jakiejś, nie wiem, bez jakiegoś nakręcania się, bez jakiejś niechęci, prawda, bez lekceważenia, broń Boże. No i to tyle może też w kontekście tutaj odniesienia się do tego, o czym mówił Krzysztof. I jeśli o mnie, no cóż można dodać, rzeczywiście te 9 lat to wyniknęło nie z tego powodu, że byłem takim studentem, który powtarzał, nie wiem, 3 lata jeden rocznik czy co innego, tylko tak się złożyło właśnie, że po 5 latach studiów magisterskich również jeszcze studiowałem na kursie doktoranckim i w sumie kurs ten ukończyłem, chociaż doktoratu nie napisałem, no razem dało to 9 lat rzeczywiście i dobrze się czuję w obszarze teologii rzymskokatolickiej, bo wydaje mi się, że ją znam. Chociaż no, mogę w pewnych jakichś kwestiach nie być może na bieżąco, bo jednak chociaż trzon nauczania w Kościele, myślę o dogmatyce, doktrynie się nie zmienia, bo zmienić się nie może, to jednak interpretacja dogmatów jest czymś, co ciągle się rozwija, czymś, co ciągle trwa i w tym sensie czasami może się okazać, że nie mogę nie być na bieżąco, bo są już jakieś nowsze interpretacje. Wykłady zostały pomyślane właśnie jako tytuł Kościół rzymskokatolicki z ewangelicznej perspektywy. No tak trochę bojowałem z tą myślą właśnie, z której strony do tych wykładów podejść, to znaczy podejść od ewangelicznych zasad i punktem odniesienia w tym kontekście byłyby jakieś katolickie właśnie, czy to poglądy, czy zwyczaje, czy też odwrotnie, wyjść właśnie od nauczania Kościoła rzymskokatolickiego i później ewentualnie jeszcze na końcu skonfrontować to z ewangeliczną perspektywą. No i tak pomyślałem, że jednak oczekiwania są głównie odnośnie, paradoksalnie odnośnie tej doktryny rzymskokatolickiej większe, bo tą ewangeliczną perspektywę w gronie ewangelicznych chrześcijan w zasadzie znamy, czy powinniśmy znać, czy znamy. Więc no, przyjmę taką właśnie optykę, to znaczy najpierw będziemy mówili o pewnych zagadnieniach z punktu widzenia Kościoła, nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, aby później ewentualnie jeszcze spojrzeć na to właśnie z ewangelicznej perspektywy. Wykłady obejmą czy to nauczanie, czy liturgię, czy struktury, czy też różnego rodzaju praktyki duszpasterskie, szczególnie jakieś w Polsce dość mocno rozwinięte. I na końcu jeszcze też przewidzieliśmy kwestie ekumenicznych relacji. Rozpoczynamy od sprawy pierwszej, można powiedzieć podstawowej, mianowicie od autorytetu, najwyższego autorytetu w Kościele. No, jest to kwestia zasadnicza także w sprawach wiary, czy może nawet szczególnie w sprawach wiary, ponieważ w oparciu o przyjęty autorytet wiara jest kształtowana, w oparciu o przyjęty autorytet no, wymagane jest posłuszeństwo.
Przez wieki dla chrześcijan no, tym najwyższym autorytetem był sam Bóg, Stwórca. No, Stwórca, który komunikuje się ze swoim stworzeniem. No i tutaj pojawia się kwestia właśnie tej treści, którą otrzymuje stworzenie od swego Stwórcy. Nie mówię o objawieniu tym naturalnym i zewnętrznym, dostępnym dla każdego człowieka. Mówię tutaj również o tym objawieniu już, jak niektórzy nazywają, historycznym, bardziej szczegółowym, w kontekście osoby Jezusa Chrystusa, które to objawienie Jezus też przekazywał swoim następcom, a więc apostołom. A ci z kolei powoływali następnych, Tytus, Tymoteusz może być biblijnym przykładem i ci z kolei też tworzyli, przekazywali to nauczanie dalej. Kształtowały się różnego rodzaju jak gdyby autorytety w tym właśnie okresie, mam na myśli okres wczesnego chrześcijaństwa. Do dzisiaj nieraz jeszcze możemy się zetknąć z autorytetem, jakim jest doktrynalne sformułowanie, doktryna sformułowana w postaci na przykład wyznania wiary. Rozmawiam z człowiekiem i mówię mu o wierze, mając na myśli relację z kimś drugim, a on mi wyjmuje kartkę, prawda, i mówi, to jest moja wiara, a tu pisze credo. Więc był to jeden z autorytetów i do dzisiaj taki jest, chociaż no, z drugiej strony można powiedzieć, że jest to sformułowanie bardzo ogólne i ponadto opiera się ono na innym autorytecie, bo wynika z nauczania Jezusa Chrystusa, wynika z nauczania apostołów. No i czas też pokazał wieki, że te wyznania wiary no, dzisiaj już dotyczą tylko części Kościoła, bo Kościół podzielił się, prawda, czy to schizma w XI wieku, czy reformacja w XVI i w każdym z nich możemy takie sformułowanie wyznania wiary znaleźć, ale już będą różne. Tak więc no nie jest to jakiś autorytet najwyższy, do którego warto by się tak ostatecznie odwoływać. Czasami pojawia się przekonanie gdzieś Kościoła. Bóg jest w Kościele, Duch Święty działa w Kościele, a więc opinia Kościoła tutaj i może być autorytetem. No, tego typu autorytet również sprawia trudność, bo kto w tym kościele miałby mieć ten autorytet do jego wyrażania, reprezentowania? Czy mamy słuchać teologów, no bo oni badają pisma, czy mamy słuchać duszpasterzy, no bo oni z kolei również mają za sobą doświadczenie praktyczne, a może należałoby powołać specjalne komisje, a może właśnie jakieś konferencje, zjazdy, sobory, a może po prostu dopuścić do głosu członków Kościoła, bo przecież Duch Święty może mówić przez każdego członka. Stąd opinia Kościoła to też no, bywała różna w różnych czasach i tak powstawały różne kościoły. Nie jest to autorytet taki ostateczny, który mógłby być normą. Przeżywanie Bożej rzeczywistości czy Bożego doświadczenia w życiu osobistym dla niektórych może być autorytetem, ale pozostanie chyba, myślę, tylko i wyłącznie w gronie osobistego autorytetu. Bo no, tak jak to mówimy w Kościele, że Bóg może mówić przez każdego członka Kościoła, bo może Duch Święty użyć każdego członka Kościoła, nie tylko przywódców, no to jednak ten jeden członek Kościoła nie jest Kościołem, nie jest zborem, stąd to, co Duch mówi przez tego członka, który twierdzi, że Duch Święty właśnie coś mówi Kościołowi, to wszystko zostaje poddawane i weryfikowane, poddane właśnie Kościołowi. I także jest to najczęściej subiektywne odczucie, stąd też nie może być takim ostatecznym autorytetem. Logiczne rozumowanie, prawda, też nie stanowi ostatecznego autorytetu. Logiczne rozumowanie właściwie charakterystyczne bardziej dla filozofii. Umysł nie jest w stanie ogarnąć całego dzieła stworzenia, stąd ten autorytet nie ma rangi najwyższej. Głos wewnętrzny, głos sumienia też bardzo potrzebny i pomocny każdemu z nas w różnych indywidualnych sytuacjach, w jakich się znajdziemy. Ale w tym głosie również może być tylko część prawdy, bo no, powinniśmy nasze sumienie poddawać weryfikacji poprzez to, co mówi Słowo Boże, bo znamy takie pojęcia jak sumienie zbyt szerokie, czy zbyt wąskie, zbyt skrupulatne. Tak więc żadne ze wspomnianych źródeł nie może stanowić autorytetu najwyższego.
którym jest sam Bóg, którym jest sam Stwórca, Stwórca całego Wszechświata, który daje się poznać, bo to jest ważne. Dla nas tym bezpośrednim narzędziem, przez które poznajemy Stwórcę Wszechświata, jest Jego Słowo. To była Jego inicjatywa i Jego decyzja. On postanowił, aby dać siebie poznać. On mówił, prawda, mówił poprzez swoje sługi proroków, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, aż wreszcie przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, i który nie tylko mówił, nie tylko przekazywał jakąś wiedzę o Bogu, ale również i pokazywał, jaki On jest. Stąd nasze poznanie Boga dziś pochodzi z tego słowa, które wtedy zostało przekazywane, i przez to słowo dzisiaj On mówi do nas. Za słowem Biblii stoi autorytet samego Boga, samego Stwórcy. Tak to rozumiemy, tak to wyznajemy i tak to praktykujemy poprzez okazywanie Mu naszego posłuszeństwa. Poddając się autorytetowi słowa, wierzymy, że poddajemy się autorytetowi samego Stwórcy Wszechświata, samego Boga. Zaczynamy więc od Biblii jako źródła i ostatecznego autorytetu wiary dla wszystkich chrześcijan. I tak jest, tak to jest, powiedziałbym, w kręgu kościołów ewangelicznych. Ale nie wszędzie. Biblia jest jedynym najwyższym autorytetem. Kiedyś jedna z pań redaktor przyszła do nas do zboru, żeby przeprowadzić wywiad, bo kroiły się tam jakieś ekumeniczne święta i w związku z tym w lokalnej gazecie była zaplanowana seria takich wywiadów. I w rozmowie podkreślałem z nią to, co potem stało się tytułem tego wywiadu, bo widocznie trafiło jakoś do tej pani, mianowicie, że my jesteśmy kościołem jednej księgi. I taki był tytuł, Kościół jednej księgi, a cały potem wywiad był na temat kościoła akurat chrześcijan baptystów. Jestem z kościoła chrześcijan baptystów. Otóż nie tylko baptyści są kościołem jednej księgi, także to oczywiście wiemy. Chodzi o to, że niektóre kościoły oprócz Biblii jako równie wysoki, a czasami nawet wyższy autorytet, mają księgi dodatkowe, swoje, kościelne. Mamy Księgę Mormona, tak, w Kościele Świętych Dni Ostatnich, mamy strażnicę gdzieś u Świadków Jehowy, czy w Kościele Rzymskokatolickim mamy tradycję kościelną. Historycznie rzecz ujmując, tradycja, zaraz powiemy o niej trochę więcej, co rozumiemy przez to słowo, tradycja posiadała autorytet wyższy od Biblii praktycznie przez 20 wieków, aż do czasu Soboru Watykańskiego II. Dopiero Sobór Watykański II, czyli lata 60. minionego wieku, zrównał co do autorytetu tradycję i Słowo Boże. Chociaż też, ilekroć w publikacjach pojawiają się te dwa sformułowania obok siebie, to zawsze tradycja jest na pierwszym miejscu. Może dlatego, że według rozumienia tradycji przez Kościół rzymskokatolicki, no to tradycja była wcześniej, to znaczy najpierw było Słowo mówione, najpierw powstał Kościół, a dopiero w tym Kościele powstawało Słowo Boże, które zostało spisane, które potem zostało zaakceptowane i przyjęte. Tak Kościół uzasadnia wagę, rangę i znaczenie tradycji. No więc faktem jest, że tradycja miała, no była z nauczania Kościoła rzymskokatolickiego wynika, iż opiera się ona o nauczanie apostołów, zarówno o ich nauczanie ustne, jak i również o jakieś pisma. W liście, drugim liście do Tesaloniczan czytamy drugi rozdział, wiersz 15. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się to, czy to przez mowę, czy to przez nasz list. Teologowie katoliccy przedstawiali tradycję, objawienie Boże, może tak, objawienie Boże przedstawiali jako jedno źródło, z którego wypływają dwa strumienie. Tak było na początku. Dwa strumienie, czyli tradycja i Słowo Boże spisane, Pismo Święte. Razem one zachowują i przekazują Boże objawienie skierowane do ludzi. Na Soborze Watykańskim II w czasie kształtowania i dyskusji konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym, Dei Verbum,
ogromne dyskusje tam się toczyły. No, kiedyś miałem takie spotkanie w Klubie Inteligencji Katolickiej na temat właśnie kształtowania się tej wtedy byłem jeszcze członkiem Kościoła Katolickiego, kształtowania się tej konstytucji dogmatycznej objawieniu Bożym i no, pamiętam, dwie osoby były wtedy trochę zgorszone, bo w tym spotkaniu wyszło wyraźnie, do jakiego stopnia toczyły się spory o ostateczną treść, która nie do końca ostatecznie została uzgodniona, a na samym końcu, kiedy już sobór ogłoszono, kiedy się kończyć będzie, osobiście papież Paweł VI naniósł jeszcze swoje poprawki, które już nie były dyskutowane, ale przyjęte. Bardzo duże emocje przy kształtowaniu tejże konstytucji. Otóż w tejże konstytucji przedstawiono sytuację może nieco inaczej. To znaczy, owszem, objawienie Boże jest źródłem, ale z tego źródła wypływa jeden strumień. Słowo Boże i tradycja kościelna to jest jeden strumień Bożego objawienia. One się wzajem przenikają i stanowią jedną całość. Na tym tutaj akurat polegała różnica z dotychczasowym poglądem na ten temat. Tak czytamy właśnie w dokumentach soborowych. Przywiozłem ze sobą kilka książek, tak abyśmy mogli opierać się o teksty źródłowe, nie o komentarze. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym. Sobór Watykański II, konstytucje, dekrety, deklaracje. Taki najbardziej popularny z tych solidnych, że tak powiem, podręczników, jeśli chodzi o nauczanie soborowe. Otóż tam czytamy w tejże właśnie konstytucji dogmatycznej o Bożym objawieniu. Tak, tradycja święta, zatem i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Obydwoje bowiem wypływają z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. To jest punkt 9. Jakoś. Właśnie to jakoś. To jest coś, co ewidentnie razi nawet, o proszę bardzo Krzysztof, chyba pierwszy raz słyszałeś to sformułowanie. I tu nie trzeba być wielkim teologiem, bo jednak jedną rzecz może tak przy okazji podkreślę, może będę sobie pozwalał na takie dygresje, które przychodzi mi będą do głowy, bo nie będą one jakimś tam oddzielnym tematem i jeżeli nie wypowiem tego niejako przy okazji, to potem może już w ogóle do tego nie wrócimy. Otóż w praktyce w zborze nieraz zdarza się, mamy takiego jednak kochanego brata w zborze, który tak do mnie nieraz przychodzi, znając moją tutaj przeszłość i przychodzi, coś usłyszał gdzieś, papież coś powiedział i on tak przychodzi, mówi, bracie, słyszał brat, tu, mówi, no, czy oni Biblii nie czytają? Nie? No, bo tam jest prosto napisane, no więc właśnie czasami spotyka się w zborach jakby takie lekceważenie tego, czego tam Kościół katolicki naucza w swojej doktrynie. Otóż chcę powiedzieć, że nad doktryną katolicką pochylają się najtęższe mózgi, można powiedzieć, jeśli chodzi o teologiczne wykształcenie. No, mózgi nieobciążone rodziną, ani jakimiś innymi obowiązkami, koncentrującymi się wyłącznie na teologiczno- czy teologiczno-filozoficznych dociekaniach, czy to gdzieś na uczelniach. Najwięksi teolodzy to Niemcy, jeśli chodzi o doktrynę rzymskokatolicką. I jedno jest pewne, to nie jest głupie, w cudzysłowie tak mówię już, przepraszam za ten kolokwializm, ani ten podwórkowy język. Teologia jest niesłychanie konsekwentna. Kolejne dogmaty logicznie są powiązane z poprzednimi, bo muszą. Na tym cała sztuka polega. Jeżeli Kościół podaje nowy dogmat do wiary, to musi pasować do wszystkich istniejących, bo jeżeli tam pojawi się jakiś najmniejszy zgrzyt, jeżeli coś wypadnie, to reszta się posypie, będzie efekt domina. One się ze sobą wiążą w dużym stopniu. Wynikają z pewnej logiki. Także myślę, że w kręgu tutaj ewangelicznych chrześcijan, którzy kochają Boga i bliźniego, na pewno możemy powiedzieć, że te elementy doktryny rzymskokatolickiej są niebiblijne. I tu się nikt nie powinien obrazić. Kościół sam przyznaje, tak, niektóre elementy naszej doktryny biorą się z tradycji. Żaden katolik nie powinien się czuć w tym momencie urażony w swoich uczuciach religijnych, bo sam Kościół na wstępie przyznaje, tak jak dzisiaj to mówimy teraz w kontekście autorytetu. Owszem, najwyższy autorytet dla nas to Pismo Święte i tradycja.
jako w tej chwili już jeden strumień Bożego objawienia, strumień, przez który Boże objawienie do nas dociera, bo tu jeszcze powiemy sobie, że to objawianie trwa, nie skończyło się gdzieś tam w którymś momencie. Stąd, jak powiedziałem, jest w tym ogromna konsekwencja. Nie jest to, przepraszam jeszcze raz za ten kolokwializm, głupie. I dlatego ja tego nauczania, broń Boże, nie lekceważę. Chociaż jest niebiblijne i z tego powodu dla braci i sióstr w zborach ewangelicznych właśnie często jest, nie często, czy prawie zawsze jest nie do przyjęcia. Trudność jeszcze z tym przyjęciem polega na tym, że w ogromnej części doktryna rzymskokatolicka bierze się z Pisma Świętego i mamy tutaj zgodność w wielu kwestiach podstawowych i zasadniczych, co nie zmienia faktu, że właśnie tradycja wprowadziła inne jeszcze nauczanie, dogmaty, które nie mają oparcia w Biblii, co sam Kościół katolicki przyznaje, i wprowadziła też pewne formy, które też są dla chrześcijan, że tak powiem, biblijnie wierzących nie do zaakceptowania. To tak na marginesie tutaj w kontekście tej uwagi. A więc Sobór Watykański II połączył Pismo Święte i tradycję w jeden strumień. Czytam dalej z tego samego 9 punktu Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym. Stąd to Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. To też obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Obydwoje, czyli Pismo Święte i tradycja. Jak powiedziałem, Sobór Watykański II doprowadził do zrównoważenia autorytetu Pisma Świętego i tradycji. Do tego miejsca Kościół doszedł, być może wpływ ekumenii też miał tutaj swoje znaczenie, dalej nie pójdzie. I to mówię w kontekście tych wszystkich, którzy oczekują, że Kościół już skoro potrafił tutaj pójść, powiedzmy, jakoś tak, nie powiem, że na kompromis, bo tu żadnego kompromisu nie było, ale mógł to zrobić, więc uczynił, to znaczy zrównał Słowo Boże i tradycję co do autorytetu. Dalej nie pójdzie z tego względu, że w swojej doktrynie ma dogmaty, które opierają się wyłącznie o tradycję. Pochodzą z tradycji. W związku z tym złudnym jest oczekiwanie na przykład, że Słowo Boże czy Pismo Święte stanie się najwyższym autorytetem. Tego się nie doczekamy. Jeżeli są tacy, którzy na to liczą lub czekają, wiem, że czasami ci tak zwani nawróceni katolicy nieraz mają taką nadzieję. Sam kiedyś byłem w takiej grupie, bo pomiędzy moim nawróceniem a wyjściem z kościoła minęło 6 lat i wiele, wiele różnych sytuacji takich nieciekawych i ciekawych doświadczałem. Więc tutaj to odpada. Tak mówię już trochę kolokwialne i w takim sensie praktycznym. 10 punkt Konstytucji Dogmatycznej. Święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi. No więc właśnie. Pismo Święte i tradycja tworzą jedno. Spisane słowo i słowo w zasadzie nie spisane, ale przekazywane, powtarzane. Jezus apostołowie swoim następcom, Tytus, Tymoteusz, tamci z kolejnym następcom, ojcom Kościoła, których pisma też się zachowały i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tworzy taką jakby skarbiec tej doktrynalny. Bóg nadal mówi do Kościoła. To jest kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj podkreślić. 8 punkt. 8 punkt w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Czytamy. Tak więc Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna kochanego. A Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że Słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. Bóg, który niegdyś mówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą. I wprowadza wiernych we wszelką prawdę. A więc objawienie trwa nadal. Stąd zawsze istnieje możliwość ogłaszania kolejnych dogmatów doktrynalnych.
wypowiedzi. Pamiętacie, przez pewien czas było, ludzie nakręcali się, media się nakręcały hasłem, czy nie będzie Czwórcy Świętej, to znaczy, czy Maria nie zostanie, prawda, jako współodkupicielka, prawda, w sensie doktrynalnym, czy nie zostanie ogłoszony dogmat o Marii współodkupicielce i niektórzy nazywali to Czwórcą Świętą. Więc no, nie stało się tak, co nie zmienia faktu, że objawianie i mówienie Boga do Kościoła trwa dalej. Kościół uzasadnia to bardzo prosto. My też mówimy w naszych zborach ewangelicznych nieraz, prawda, Pan mi powiedział, prawda, czy czasami ktoś mówi, że do zboru Pan coś mówi, nie? Mówi, no do was Pan mówi, tak, a co, do nas nie może? Nam też może ciągle jeszcze coś objawiać, prawda. No, jest to troszkę takie przewrotne, bo to, co do nas Pan mówi, to zawsze jest poddane pod osąd Słowa Bożego i jeżeli coś tutaj się nie zgadza, no to odrzucamy takie mówienie, a nie tworzymy czegoś tam, prawda, dodatkowego jeszcze, w sensie doktrynalnym, bo w sensie jakichś form i zwyczajów, no to tak, one są zmienne i one mogą ewoluować wraz z upływem czasu. Jak zachować niesfałszowaną tradycję? No właśnie. Pozwólcie, znowu sięgnę do Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym. To jest punkt 10. Zadanie zaś autentycznej interpretacji Słowa Bożego spisanego czy przekazanego przez tradycję powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. I dalej. Urząd ten nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. A więc Kościół katolicki naucza, że został powołany urząd nauczycielski, wypełniający swoją funkcję w autorytecie samego Jezusa Chrystusa, którego zadaniem jest właściwa interpretacja Słowa Bożego, czy to spisanego, czy przekazywanego przez tradycję, czyli przez pisma biegnące poza Biblią. I na tym polega jego służba. No dobrze, no skoro Kościół wewnętrznie tak sobie zdecydował, uważam, że to wewnętrznie sobie tak zdecydować może. Natomiast jeżeli uważa, że nie wiem, wszyscy powinni się podporządkować i cały świat urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, no to już pozostaje w sferze, jak mówiliśmy na początku, w sferze pragnień, życzeń i można się co najwyżej o to modlić, gdyby ktoś chciał. W każdym razie tak sobie Kościół tutaj te sprawy, że tak powiem, poukładał. Już papież Pius XVI w encyklice Humani Generis podprowadzał pod taką właśnie sytuację. Tam czytamy, dając bowiem Kościołowi swojemu święte źródło wiary, dał mu Bóg zarazem żywy urząd nauczycielski, który ma dokładniej wyjaśniać i rozwijać to, co w depozycie zawiera się mniej jasno i jakby pośrednio. Prawa więc autentycznej i miarodajnej interpretacji depozytu wiary nie udzielił boski Zbawiciel ani poszczególnym wiernym, ani samym nawet teologom, tylko magisterium Kościoła. Tu już mamy odpowiedź o prawdopodobieństwie autorytetu, od czego zaczęliśmy też ten wykład. Głos poszczególnych wiernych jest głosem poszczególnych wiernych. Głos teologów jest głosem teologów. Magisterium Kościoła o wszystkim decyduje, a szczególnie o tym, jak jeszcze raz tutaj to powtórzę, co zawiera się jakby mniej jasno i jakby pośrednio. W Katechizmie Katolickim dla Dorosłych, wydanym przez Episkopat Niemiecki, czytamy, że dogmaty maryjne o niepokalanym poczęciu, o niebowzięciu, nie mają bezpośredniego oparcia w Piśmie Świętym. Tutaj cytuję z pamięci, ale wiem, że wiernie, bo nieraz się odwoływałem do tego fragmentu. No więc tutaj mamy przykład działania magisterium Kościoła, który interpretuje pewne rzeczy, które jego zdaniem pośrednio mogły się w Piśmie Świętym znajdować. A niezależnie od tego Bóg cały czas no, objawia pewne rzeczy Kościołowi i Kościół je rozeznaje, czy one to pochodzą od Boga, czy też nie. Często dzieje się to właśnie na soborach, czyli gdzie w otoczeniu biskupów, z biskupem biskupów, tak, bo tak tutaj nazywam biskupa Rzymu, tutaj mamy system episkopalny posunięty, powiedzmy tutaj rozwinięty, jeszcze hierarchia wśród biskupów,
w tym kontekście zapadają często decyzje ostateczne. No ale jak powiedziałem, jak zachować niesfałszowaną tradycję? Ano dzieje się to poprzez specjalnie do tego celu powołany przez Boga żywy urząd nauczycielski Kościoła, który służy poprzez wskazywanie, jak należy rozumieć Słowo Boże. Bierze pod uwagę również nauczanie tradycji w tym kontekście, nie samego Słowa, i również to, co w tym Słowie Bożym pośrednio może się znajdować, że tak powiem, odkrywa i wydobywa na światło. No i cóż, i dalej czytamy, że dzięki temu doktryna rzymskokatolicka, która jest ciągle w trakcie, można powiedzieć, rozwoju, paradoksalnie nie jest coraz bardziej zagmatwana, tylko przeciwnie, coraz jaśniejsza i coraz bardziej zrozumiała dla każdego. To jest, zaraz przeczytam, to jest strona, 8 punkt Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym. Tradycja ta wywodząca się od apostołów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego i wzrasta zrozumienie tych rzeczy, jak słów przekazanych, już to dzięki kontemplacji oraz doczekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim, już to dzięki głębokiemu, doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. A więc wszystko staje się coraz bardziej jasne, coraz bardziej proste i przynajmniej tak rozumiem, przebiega ten rozwój w tym kierunku. Jedno krótkie pytanie. Jest pytanie. Wraz z sukcesją, wraz z biskupem, jak to się nazywał? Może inaczej, czy powołanie na biskupa oznacza, że to jest jakby od razu element nieomylności, czy to tylko do papieża jest? Element nieomylności, czy związany jest z powołaniem na biskupa? Powtarzam pytanie, bo ja mam, przepraszam, tak, mikrofon i to zdanie, do słuchaczy. Które było przeczytane. Tak, i jeszcze raz przeczytam to zdanie i równocześnie odpowiem na pytanie. A więc rozwija się to od słów przekazanych pod opieką Ducha Świętego. Również dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Rzeczywiście to sformułowanie mogłoby sugerować, że każdy biskup otrzymuje niezawodny charyzmat prawdy. Otóż dogmat o nieomylności dotyczy papieża wyłącznie i to jeszcze papieża w określonych okolicznościach. Znowu taka dygresja, ale jak powiedziałem, ten temat może chociaż przy sukcesji pewnie by wypłynął. Ale odpowiem od razu. Otóż prawo kanoniczne ściśle określa warunki, są ściśle określone warunki, w których, po zastosowaniu których dopiero to, co powie papież, będzie przyjęte jako uroczysty dogmat wiary. Bez spełnienia tych warunków wszystko, czego uczy papież, jakieś konferencje w środy, encykliki papieskie, jakiekolwiek inne dokumenty innej rangi, one nie posiadają waloru nieomylności. Walor nieomylności ma miejsce wtedy, tu musiałbym sięgnąć do kodeksu prawa kanonicznego, ale myślę, że ten temat jeszcze wypłynie. Otóż walor nieomylności dotyczy w takiej sytuacji, w której papież, występując kolegialnie w gronie biskupów, po wypowiedzeniu pewnej formułki, która jest jasno tutaj sformułowana, aby każdy wiedział, że w tym momencie rozpoczyna się ta procedura, po wypowiedzeniu oficjalnej formułki, to co powie dalej, będzie dogmatem w Kościele. Dogmatem wiary. Tak, nazywa się to ex cathedra. No, a dogmat o nieomylności papieża przyznał sobie papież, no nie wiem, byłoby to może trochę złośliwe, Zgromadzenie, Sobór Watykański I, czyli skończył się bodajże, jak dobrze pamiętam, 1870 rok chyba, 68-70, jakoś tak. Tak, więc można sobie wyobrazić kościół, nie wiem, Bazylikę Świętego Piotra, kiedyś widziałem takie zdjęcie, Bazylikę Świętego Piotra, a w fundamencie jest Pismo Święte, tradycja Kościoła, nieprzedzielone, bo to nie są dwa strumienie, tylko jakoś tak jakby wzajem się dopełniające, wzajem się przenikające, jak tutaj zwrócił uwagę na to Krzysztof, na to jakość. To jest coś niesłychanego, żeby
w tym, jak powiedziałem, już bardzo wysokim poziomie intelektualnym, jeśli chodzi o sformułowania soborowe, konstytucji, tym bardziej dogmatów, pojawiło się tak nieprecyzyjne słowo jakoś. No, krótko mówiąc, nikt nie wie jak. I wyraża to jakoś tak właśnie nieprecyzyjnie, nie znalazło się jakieś bardziej uczone sformułowanie. A może to wina tłumacza? Musiałbym spojrzeć do oryginału, bo w języku łacińskim to zostało spisane. Chociaż akurat z łaciny jestem słaby. Katechizm Kościoła katolickiego w zasadzie powtarza te rzeczy, więc żeby nie przedłużać, może już nie będę tego czytał, bo również sobie tutaj przygotowałem te wypowiedzi, ale tak jak mówię, nie ma tam w zasadzie nic nowego, bo i też być nie może. Wszystko to musi się zgadzać z tym, co zostało wcześniej wypowiedziane przez właśnie nauczanie soborów, głównie też soborów. Tak więc tutaj już, dotykając pierwszego tematu, kwestii autorytetu, mamy pierwszą i powiedziałbym podstawową przyczynę, dla której no, Kościół czy katolicyzm tak bardzo różni się od chrześcijaństwa, które opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym. W tej książce, o której tutaj mówiliśmy na początku, tutaj jeszcze przed wykładem, Ewangelia według Rzymu, autor opisuje taką historię, a może króciutko ją streszczę. Otóż on opisuje taką sytuację człowieka, który chce poznać Boga i ktoś mu dał do ręki Biblię. No i on sobie gdzieś tam poszedł w jakieś miejsce i zaczął Biblii szukać, znaczy zaczął Boga szukać, zaczął Biblię czytać. Nabrał pewności nauk, tak jak czytamy u Łukasza, mądrości, która prowadzi ku zbawieniu, studiując tą Biblię, list do Tymoteusza 2, 3:15. Teraz zaczął szukać no, jakby Jezusa Chrystusa, drogi zbawienia. Potem, kiedy już odkrył te prawdy w Biblii, zaczął się zastanawiać, jak mógłby służyć temu Bogu, którego w tej Biblii odkrył i poznał, jak powinien żyć, jak powinien mu oddawać chwałę, cześć, jak go wielbić. Przeszedł przez kolejne księgi, 30 lat pierwotnego kościoła w dziejach apostolskich, jakieś chrześcijańskie prawdy w listach Pawła, Judy, bardzo praktyczny list, pamiętacie, list Jana. Jak służyć innym, jak pierwsi chrześcijanie wielbili Boga, w jaki sposób zarządzano kościołami, wspólnotami, zborami na początku. No i jak prowadzić chrześcijańskie życie, tak? Chociażby w oparciu o znany nam wszystkim fragment drugiego listu do Tymoteusza. 3:15, właściwie 16:17, tak? Wszelkie pismo przez Boga znaczone, pożyteczne do nauczania, do przekonywania, a potem poprawiania, jak już poprawiony, to do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. No i potem wyruszyłby ten człowiek na poszukiwanie chrześcijan, mając już to wszystko, przez co przeszedł. I trafiłby na jakiś duży katolicki kościół. No i usiadłby w tym kościele, prawda, obserwując, co się dzieje, obserwowałby kapłanów, obserwowałby celebrację mszy świętej, kapłanów słuchających spowiedzi, może jakaś modlitwa różańcowa i nabożeństwo by się trafiło, prawda, przed jakąś tam figurą czy obrazem. To by widział, a potem by poszedł do kapłana, poprosił, aby on mu jeszcze może wyjaśnił te podstawowe doktryny katolicyzmu, kościoła chrześcijańskiego. No i myślę, że dla takiego człowieka no, to, co by widział i to, co by usłyszał, byłoby bardzo dziwne, gdyby zostawiał z tym, o czym czytał w Biblii, o czym czytał w Słowie Bożym. No, bo pewnie nie znalazłby tam w Słowie Bożym nic na temat odrodzenia czy usprawiedliwienia poprzez sakrament chrztu, przez jakiś, nie wiem, przez 7 sakramentów jako kanały łaski Bożej. Nie wiem, czy znalazłby coś o przeistoczeniu, o tej nieustannej ofierze uobecnianej, prawda, teraz przez kapłana na ołtarzu, o wyznawaniu grzechów kapłanowi, czy o odpustach, czy o czyśćcu,
czy jakiejś nagrodzie, nie wiem, o papiestwie, hierarchii wśród biskupów, o magisterium Kościoła, o, już nie powiem o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, czy o jej niebowzięciu, bo tu sam Kościół przyznaje, że nie ma to bezpośredniego oparcia w Piśmie Świętym. I co? I uświadamiając sobie, że te rzeczy nie tylko, że nie ma ich w Piśmie Świętym, ale że w niektórych punktach one wręcz są, no nie zgadzają się z tym, co w Piśmie Świętym znajdujemy. No z pewnością doszedł do wniosku, że to, co znalazł i czego szukał, to nie jest to, o czym w Piśmie Świętym czytał i poszedłby pewnie szukać dalej. Słucham, jest pytanie. Może nie pytanie. Ja może powiem, że moje doświadczenie dokładnie takie było, kiedy ja po raz pierwszy przeczytałem Pismo Święte, ja byłem ateistą i jedno było dla mnie jasne, że Nowy Testament na pewno nie mówi o Kościele katolickim. To było zupełnie jasne. Brat mówi o swoim świadectwie, o swoim nawróceniu, kiedy jako ateista zetknął się z Biblią i Słowem Bożym, a potem zetknął się z Kościołem katolickim i jego odczucia były, mówi, takie same właśnie jak w tej historii. Dziękuję bardzo za to krótkie świadectwo. Ale chcę powiedzieć jeszcze, kontynuując, już nie tyle rozwijając tą historię, z punktu widzenia Kościoła katolickiego sytuacja tego człowieka wyglądałaby dokładnie odwrotnie. Z punktu widzenia Kościoła katolickiego to jest człowiek, który potrzebuje KTS, który potrzebuje wprowadzenia, który ma ogromny brak w tym, w tej swojej wiedzy i poznaniu. I z punktu widzenia Kościoła katolickiego to jest człowiek, którego trzeba pouczyć w tej wierze katolickiej, bo bardzo mu tego brakuje, żeby mógł ogarnąć całą prawdę. I tu widzimy te dwa różne, jak gdyby, podejścia trochę prawie ekstremalne, prawda? Bo stwierdzono by, że ten człowiek nie ma żadnej wiedzy przekazanej przez tradycję i to jest dużym brakiem, coś, co należałoby koniecznie uzupełnić. Nie ma ani poznania właściwego w związku z tym, a tym bardziej nie ma jakiegoś prawa czy władzy do tego, żeby osądzać nauczanie Kościoła. Tak, także więc podsumowując, katolicyzm naucza, że wiara katolicka jest zawarta w Piśmie Świętym i w tradycji. I biblijne chrześcijaństwo jako najwyższą regułę wiary uznaje jedynie Biblię. I odmawia umieszczenia tradycji na równi z Pismem Świętym. Jako reguły wiary. A przyczyną odmowy jest to, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Boga, natomiast wszelkie pozostałe pisma, następców apostołów, ich następców i tak dalej, już nie, natchnione nie są. Czyli reasumując, nauki, które są w Biblii i które przyjmujemy na podstawie biblijnej, są dla nas naukami wystarczającymi. Dla nas, mówię o ewangelicznym kręgu chrześcijan. Są naukami wystarczającymi i stąd argumenty czerpane z tradycji, prawda, uzupełniające niejako to nauczanie, są nam w zasadzie do niczego niepotrzebne. To jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Dalej, nauki, których nie ma w Biblii, a które Kościół podaje na podstawie tradycji, pewne nauki przyjmujemy, często stosujemy je w Kościele jako pewien zwyczaj, forma, ale one oczywiście muszą być zgodne z tym, przynajmniej duchem Biblii. Pewnych rzeczy Biblia nie określa dokładnie. Zauważcie, jak bardzo niedostateczne są opisy form. Jedyną formą ściśle określoną właściwie w Nowym Testamencie jest, przepraszam, w Starym Testamencie to jest budowa świątyni. A co do pozostałych, mamy te opisy niekompletne, bardzo ogólne. Stąd na przykład czytamy o pamiątce Wieczerzy Pańskiej i jedni ją świętują co niedzielę, drudzy raz w miesiącu, a jeszcze trzeci raz do roku. Bo Słowo Boże nie mówi tutaj, jak na przykład często, ani też nie określa ściśle form, prawda, wypełniania. Więc tu się rodzą pewne tradycje kościelne. My oddzielamy tradycję od kościelną, od tego, czego naucza Słowo Boże, przynajmniej powinniśmy. Bo jeżeli nie, no to popadamy w tradycjonalizm i to zaczyna być groźne. Tradycja, znowu może dygresja, sama w sobie może nie jest niczym złym, bo zawsze jest jakaś tradycja.
Jeżeli w zborze drugi raz zdarzy nam się uczynić coś, jakąś podobną praktykę wdrożyć i mniej więcej o tej samej porze, no to znaczy, że już zaczynamy jakąś, powstaje jakaś tradycja i od tradycji uciec się nie da. Jeżeli ktoś twierdzi, że tradycja to jest coś takiego złego, czego należy się pozbyć, to nigdy w życiu mu się to nie uda. Jak powiedziałem, groźne są te izmy, w tym przypadku tradycjonalizm. Tradycja jako środek do celu, może formy przyjęte w kościele mogą być bardzo pomocne dla osiągania określonych celów. Gorzej, jeśli potem ta forma staje się celem i zapominamy, że ona powinna czemuś służyć i pojawia się ten tradycjonalizm, to nas dusi i osłabia. A więc o ile są zgodne z duchem Biblii, czy ze słowem, tam gdzie słowo mówi wyraźnie, wtedy wszystko jest w porządku. Pisarze Nowego Testamentu niewątpliwie byli nieomylni. To, co nauczali, to, co pisali, wszystko, co mówili, było pod przewodnictwem Ducha Świętego i Bóg nad tym czuwał. I my przyjmujemy to. Przyjmujemy to nie na podstawie jakiejś tradycji, tylko na podstawie tej, że uważamy to za Boże Słowo. Ojcowie doktryny Kościołów wieków późniejszych już nie byli nieomylni. Ani indywidualnie, ani jako całość, jako jakieś gremium. I z tym też wszyscy się zgadzamy. Dlatego nie ma to dla nas takiego autorytetu i znaczenia, a nawet, jak mówiłem wcześniej, w zasadzie nie jest to nam potrzebne. Odnośnie prawd biblijnych, które tradycja zmieniła lub przerobiła, jeżeli są niebiblijne, no to moglibyśmy, nie wiem, postawić pytanie, czy pragniecie, abyśmy odeszli od nauki Pana Jezusa Chrystusa dla jakichś tradycji ludzkich. Wiemy, że nie chcemy, nie tylko nie możemy, ale i nie chcemy tego zrobić. Nie ma żadnych dowodów, czy dostatecznych dowodów, dla których doktryny przekazywane przez tradycję mogłyby mieć rangę w woli Bożej objawionej w Słowie Bożym. Mimo, że to prawda, że na początku wiara była rozpowszechniana przy pomocy żywego słowa, a potem została spisana. Wszystko, co mówili apostołowie, a co potem zostało spisane, zostało to dokonane w obecności Ducha Świętego i nikt nie ma tutaj błędu. Uczynione to zostało w tym celu, aby ludzie to czytali, aby ludzie wierzyli w Jezusa Chrystusa. Jeżeli im Pan dał nieomylność w tym zakresie i w nauczaniu i w tym, co pisali, to dotyczy to również tego właśnie, co do nas dzisiaj z tamtych czasów dotarło. Dlatego po śmierci apostołów każdy, kto szczerze szuka prawdziwej nauki Jezusa Chrystusa, tego szuka w tych pismach, które z tamtych czasów pozostały, w tych dokumentach, które przez ludzi powołanych, nad których wiarygodnością czuwał Duch Święty, zostały przekazane i do dzisiaj są uważane za przekaz nieomylny. Wiemy, że to wszystkie księgi, które znalazły się w kanonie Nowego Testamentu, jak wcześniej przyjęty kanon Starego. Tutaj w tym się ta prawda zawiera. I wiemy, że tych nauk było więcej. To też fakt. Czytamy, pamiętacie może Jan 21, rozdział 25 wiersz. Jest i wiele innych rzeczy, które czynił Jezus, które gdyby miały być wszystkie jedne po drugich spisane, mniemam, że i cały świat nie zmieściłby sobie ksiąg, które by napisane były. No i to jest prawda. Ale skoro ich w Słowie Bożym nie znajdujemy, to zgadzamy się, że chociaż nie wszystko zostało zapisane, to jesteśmy pewni, że to, co jest konieczne do zbawienia w Słowie Bożym się znajduje, jest kompletne i nie potrzebujemy jeszcze dodatkowych jakichś tam prywatnych, osobistych objawień czy kościelnych, potwierdzonych przez urzędy Kościoła katolickiego. Wierzymy, że Pismo Święte zawiera całą prawdę i o Jezusie Chrystusie, o Bogu naszym Stwórcy, jaka jest konieczna dla osiągnięcia życia wiecznego. Stąd trzymamy je stale otwarte, I pilnujemy, aby nikt tej prawdy nie zmieniał, czy też tej prawdy nie przerabiał i również niczego do niej nie dodawał. Bo nawet Kościół nie ma takiego prawa, sądzę, żeby cośkolwiek dodawać do tej niezmiennej, nieomylnej prawdy.
Na tym bym zakończył pierwszy wykład dotyczący właśnie autorytetu, czyli jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, tradycji i Słowa Bożego, bo tak najczęściej jest to podawane w tej kolejności. Dziękuję bardzo za uwagę. Słucham cię, Ryczard. Trzeba, cieszę się. Skoro cię ciągle objawienie od Pana Boga. Proszę, tak. Na przykład 1950, tam jest oficjalnie uznanie doktryny, niebowzięcie Maryi, tak? Tak. Więc dlaczego tylko, gdybyś był katolikiem, co byś powiedział to pytanie, dlaczego tylko wtedy, dlaczego przez 2000 lat prawie Kościół nie potrzebował tej doktryny? Nagrywamy to? Leci taśma, tak? No, rozumiesz pytanie. Rozumiem pytanie, ja je może powtórzę. Pytanie. Moment, ja. Jest nagrywanie, a ja teraz włączę mikrofon. Pytanie brzmiało tak, gdybym był katolikiem, ja bym odpowiedział na takie pytanie. Dogmat o niebowzięciu Najświętszej Marii Panny ogłoszony w 1950 roku, nie? Dlaczego Bóg przez 2000 lat milczał na ten temat? I dopiero teraz objawił, że to jest właśnie jego wolą i zgodne. Dlaczego nagle jest potrzebne? I dlaczego nagle jest potrzebne. Mhm. No, więc powiedziałbym w ten sposób. To znaczy podszedłbym do tego dogmatu od strony historycznej. Bo to nie Kościół i nie hierarchia umyśliła sobie, bo to przy okazji Marii miało być ten temat rozwinięty, ale te dygresje, jak powiedziałem, one są dobre, bo mogą czasami nam uciec. A są bardzo praktyczne często. Otóż nie Kościół katolicki, nie papież sobie umyślił, że w tej chwili tak przyszło mu do głowy, że może byłoby fajnie, gdyby tak Marię, prawda, stwierdzić, że jest w niebie, bo do nieba została wzięta, bo to nawet kto wie, może i byłam w końcu Matką Syna Bożego, Matką Bożą, przepraszam, Teotokos, więc tutaj już by katolik powiedział Matką Bożą. Tak. Więc tutaj historia tego dogmatu była trochę inna. O tym czytamy, nie wziąłem go dzisiaj, bo do tych wykładów nie było mi to potrzebne. W katechizmie katolickim dla dorosłych, który kupiłem, bo został wydany przez episkopat niemiecki. Pamiętacie, powiedziałem, najwięksi teolodzy w katolicy to Niemcy. Kiedy zobaczyłem ten komitet honorowy tego katechizmu, to są najwięksi teolodzy, jakich znałem, których publikacje i nazwiska musiałem zakuwać na egzaminy, prawda, w czasie studiów na uniwersytecie i wszyscy o tym wiemy, że tej klasy teolog światowej, on nie pójdzie na żadne duszpasterskie uproszczenia i nie pójdzie na jakieś takie stwierdzenia właśnie duszpasterskie, jakieś populistyczne. Więc miałem nadzieję w tym katechizmie znaleźć rzeczy ciekawe i kupiłem go z wielką przyjemnością. Większą niż ten gruby katechizm Kościoła katolickiego wydany przez Watykany jeszcze za czasów Jana Pawła II, ponieważ ten drugi z kolei, są różne frakcje w Kościele. Kościół, tak się mówi, jest jedno, ale nie o tym teraz będziemy mówić, ale ten katechizm musiał zadowolić wszystkie frakcje, więc próbował iść jakąś drogą pośrednią i w sumie, jak to zwykle bywa, każdy miał jakieś tam swoje drobne uwagi i tam nie spodziewałem się znaleźć większych rewelacji. W tym wydanym przez episkopat niemiecki tak i rzeczywiście w kontekście, wracam do tego dogmatu, tam znalazłem. Otóż z katechizmu katolickiego dla dorosłych się dowiedziałem, że dogmat w niebowzięciu Najświętszej Marii Panny wziął się z legendy, która się pojawiła w VI wieku, która, jak mówi autor tego artykułu, tego fragmentu katechizmu, która nie miała wartości historycznej. Ale zaczęła się rozpowszechniać i rozszerzać wśród wiernych. I to jest o tyle dobre, podwójnie dobre pytanie, bo ono sprowadza nas znowu do tradycji. W jaki sposób Kościół przyjmuje pewne dogmaty na drodze tradycji? Owszem, jest urząd nauczycielski Kościoła, ale on ma interpretować Słowo Boże i jemu służyć głównie, a Kościół dopuszcza taką opcję i możliwość, że Bóg może coś mówić do Kościoła poprzez wiernych. To się nazywa w teologii takie sformułowanie sensus fidei, czyli w tłumaczeniu na polskie powszechne przekonanie wiernych. Czyli jeżeli wśród wiernych rozpowszechnia się jakaś myśl, idea, coraz bardziej. Biskupi, jeśli zechcą, zgromadzą się razem, w tej chwili mamy kolegialność w Kościele mocno podkreślaną od czasu Soboru Watykańskiego II, gromadzą się razem i w obecności papieża rozważają, że być może Bóg mówi coś
Kościołowi dziś. Poprzez to rozpowszechniające się powszechne przekonanie wiernych, sensus fidei. Bo, tak jak już powiedziałem, czy tylko wam Pan Bóg może coś mówić? Wy mówicie, Pan mi powiedział, czy nam nie może mówić? Objawienie jeszcze trwa i się rozwija. I w obecności papieża biskupi gromadzą się, modląc się oczywiście o obecność Ducha Świętego i starają się rozeznać. Jeżeli uznają, że to Duch Święty coś mówi Kościołowi, bo sam Jezus powiedział, na ten tekst również się teolodzy powołują. Dobrze, że mi się to przypomniało, bo w tym kontekście to łatwiej będzie zapamiętać. Jest napisane w piśmie, Jezus sam mówi do apostołów, teraz wam jeszcze wszystkiego nie mogę powiedzieć, bo nie jesteście w stanie znieść. Ale przyjdzie Duch Święty i wam objawi. Prawda? No więc nam objawia. I Kościół po rozeznaniu tej rozwijającej się wśród ludu legendy, która nie ma wartości historycznej, jak mówił, czy sam katechizm nie miała wartości historycznej, zdecydował, że to jest Boży głos skierowany do Kościoła. I na bazie tych tutaj takich właśnie uzasadnień i takiej interpretacji tych fragmentów Słowa Bożego zdecydował papież w 1950 roku, aby przyjąć nauczanie o tym, iż Maria została z duszą i ciałem wzięta do nieba jako dogmat wiary Kościoła rzymskokatolickiego. Więc wcześniej Kościół nie był w stanie wnieść. Wcześniej Kościół, tak, idąc zgodnie z tą logiką, trzymając się jej bardzo konsekwentnie, należałoby rozumieć, że wcześniej Kościół jeszcze nie był w stanie tej prawdy znieść. Słusznie. Bardzo sprytne i logiczne. Tak jest, jak podkreślałem, teologia rzymska katolicka jest niesłychanie konsekwentna i logiczna. Jedyne to, co możemy mieć tutaj zastrzeżenia, że są miejsca, gdzie jest ewidentnie niebiblijna, tak jak rozumiemy Słowo Boże i dlatego tak trudno, nie możemy pewnych rzeczy akceptować, czy się z nimi wręcz nie zgadzamy. A jeszcze jedno pytanie, przepraszam. Okej, niesamowicie logicznie i konsekwentnie, ale na przykład druga połowa XIX wieku, jeden papież potępił ewolucję, powiedział, że to jest niebiblijne, to jest nieprawda, tak. Ale Jan Paweł II akceptował. Tak. Konsekwentność. Tak, no tutaj padło pytanie, a właściwie stwierdzenie wskazujące na jednak na niekonsekwencje. Mianowicie wypowiedź papieża z połowy, mówisz, XVIII wieku? 1800. XIX wieku, dobrze, bo, który potępił ewolucję i z wypowiedzią już z niedawno zmarłego papieża Jana Pawła II, który ewolucję akceptował. Tak, pod pewnymi warunkami, tak, tak. Więc ja odpowiem tak, broniąc tutaj, jak to mówią, adwokatów diaboli. Miałem kiedyś takie, w kościele zorganizowali takie spotkanie. Nasz lider odpowiedzialny za służbę wśród liderów kościoła chrześcijan-baptystów, reorganizując co jakiś czas spotkania dla liderów zborowych w naszym ośrodku seminarium w Radości. Kiedyś właśnie pod kątem tutaj twierdzeń Kościoła katolickiego i nauczania Kościoła katolickiego zorganizował spotkanie, zaprosił jednego księdza, zaprosił mnie, ksiądz nie przyszedł, ja sam zostałem i on mówi, słuchaj, no to ty będziesz teraz w roli tego księdza, chociaż nigdy księdzem nie byłem, no ale wykształcenie rzeczywiście jest to samo. Nigdy nie byłem w seminarium, to podkreślam, bo już kiedyś TVN mnie ścigał, bo robił program z eks-księżmi, bo ktoś tam powiedział, że jakby... Formacja duchowa w seminarium to jeszcze jest specyfika, której wydaje mi się, no Bogu dziękuję, nie zesnąłem się z tym, bo no, wywiera to pewien wpływ na ludzi. Znam byłych księży i widzę, jak nieraz się z tym borykają. Ale wracając do tego właśnie tutaj zestawienia papieża, który akceptuje ewolucję i tego, który wcześniej ją gdzieś potępia. Otóż jedno i drugie nauczanie to nie było nauczanie nieomylne. To było nauczanie zwyczajne. Papież jest nieomylny tylko wtedy, kiedy ogłasza coś ex cathedra w określonych warunkach i wtedy jest to przyjęte jako dogmat. Całe pozostałe nauczanie, encykliki i wszystkie inne dokumenty, one waloru nieomylności nie posiadają. Kościół tak mocno tego nie akcentuje, bo czasami jest wygodnie, kiedy wszyscy ludzie wierzą, że to, co papież powie w środę na audiencji, na przykład na placu świętego Piotra, to jest coś nieomylnego i mają tak koniecznie, absolutnie wierzyć, bo nie daj Boże jeszcze do piekła pójdą, jak nie będą tego praktykować.
Więc nie wszystkim się to tak do końca wszystko wyjaśnia, ale jeśli trzeba, o, na przykład ktoś znajdzie niekonsekwencje, tak jak ty w tym punkcie, to prawda jest taka, że nieomylne nauczanie dotyczy tylko tego nauczania ex cathedra, Sobór Watykański II. Właściwie ten dogmat o wniebowzięciu w 50 roku, to jest chyba ostatni dogmat. Od tamtej pory jeszcze nie było żadnych dogmatów, żaden sobór jeszcze Watykański II nowych dogmatów nie wprowadził. Wydaje mi się, że Kościół jakby tak z ogromną ostrożnością, wręcz obawą podchodzi do ewentualnie dogmatyzowania jakichś nowych treści doktrynalnych. Świat się ogromnie zmienia i w kierunkach, prawda, które w pewnym stopniu dają się przewidzieć, w innym stopniu nie. Stąd jest bardzo ryzykowne tworzenie może jakichś nowych prawd wiary. Dziękuję. Dziękuję. Jest jeszcze jedno pytanie. Słuchamy. W trakcie rozmów z katolikami prędzej czy później pada też taki zarzut w stronę, powiedzmy, osób, które tylko i wyłącznie przyjmują Pismo Święte jako autorytet. Tak. Mianowicie taki, że w samym Piśmie Świętym takiej zasady nie ma, prawda? Że tylko i wyłącznie Słowo Boże jest nieomylnym autorytetem dla osoby wierzącej. Tak. A z drugiej strony, patrząc na to, na Pismo Święte, to też on w jakiej ona jest w obecnej formie, mianowicie mówię tutaj o kanonie chociażby Nowego Testamentu, to ona się też również formowała w trakcie historii Kościoła. Później na tym, tam pod koniec w zasadzie, na połowie powiedzmy IV wieku tak. Został oficjalnie uznany ten zbiór pism, który obecnie mamy jako kanon. Więc tak. jak na taki zarzut odpowiedzieć? No rozumiem. Czyli to jest pytanie skierowane to tutaj do obecnych przywódców i liderów ewangelicznych kościołów i zborów. Pytanie, które brzmi, w samym Piśmie Świętym nie ma mowy o tym, że jeszcze raz, że ono. Że jedynie Pismo Święte. Skryptura. Że jedynie Pismo Święte jest, że jest jedynym, tak, autorytetem. Czy... No i sama ta zasada już w tym momencie jest jakby zaprzeczeniem właśnie tej zasady jedyności Pisma Świętego. Aha, i w związku z tym jak obronić to swoje rozumienie tego, iż tylko sola skryptura. No słucham. Słucham, chętnie usłyszę tutaj może podpowiedź jakieś rozwiązanie. Ja może w pierwszej części w kwestii sola scriptura, chociaż nie jest to tak sformułowane, ale można znaleźć mnóstwo tekstów biblijnych, które do tej prawdy zmierzają. Ja bym sola scriptura nie nazwał jako sformułowanie biblijne, ale mające za sobą podbudowę mnóstwo tekstów biblijnych, że ta zasada wynika z tych tekstów raczej bezpośrednio. Można by dużo przytoczyć. Natomiast w kwestii kanonu, bo no, myślę, że dzieło jest Ducha Świętego i rola Kościoła to jest rozpoznać coś, co stanowi. Natomiast jest dla mnie problem złożony, że rozpoznawanie trwało, powiedzmy, jakiś okres czasu i tam co do niektórych ksiąg były wątpliwości do samego końca niemalże. I nawet jeszcze Luther podnosił kwestię Jakuba. Autentyczności Jakuba właśnie i tak dalej, więc no, ta sprawa mi się wydaje, że jest bardziej złożona. Natomiast mówię, rola Kościoła to nie jest ustalać, co jest natchnione, rozpoznać. Więc to, jeśli bym mówił, ja nie wiem, ramy czasowe to chyba nie mają jakiegoś większego znaczenia, chociaż raczej powinny być blisko tego apostolskiego źródła. Tak. A ja jeszcze słyszałem, że kanon się dużo wcześniej ustalił, że tam była kwestia, że chrześcijanie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, za które księgi będą umierać. Że jakby to nie było obojętne, dlatego że za samo posiadanie pewnych ksiąg groziła śmierć. I to jednak było bardzo istotne, tyle że nie zostało to nigdzie jakby formalnie gdzieś tam, no, gdzieś tam zaklepane, ale gdzieś, nie pamiętam, domniałem teraz, chyba bodajże już w II wieku praktycznie. W II wieku raczej. Ireneusz miał nowy testament identyczny. O właśnie, dokładnie. W połowie II wieku ten kanon był już ustalony. Ireneusz mówi o kanonie identycznym do naszego. Natomiast ja bym do tego dodał jeszcze jedno zdanie. Bardzo istotna różnica pomiędzy katolikami, a ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami polega na tym, że katolicy uważają, że to Kościół ustalił kanon Nowego Testamentu. A uwaga, my uważamy, że kanon Nowego Testamentu ustalił Duch Święty, a Kościół go rozpoznał.
pamiętajcie o tej różnicy, ponieważ z niej wynikają bardzo istotne konsekwencje. No więc właśnie do tego chciałem się też odwołać na koniec, tutaj podsumowując, zbierając tutaj te głosy, bo no, słowem, które w pierwszym chyba takim rzucie przychodzi na myśl, to jest ten najbardziej znany fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki i tak dalej, już wiemy, do wychowywania, do błędów, do poprawy i do... aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne i tak dalej. Tu w ogóle nie ma mowy o ludziach. Zauważyliście? Nie. W ogóle nie ma mowy o ludziach. Jest Bóg i pismo. Mhm. I... jego tchnienie, dosłownie w tłumaczeniu tutaj, tchnienie Boże. Pismo jest tchnieniem Bożym. Stąd dla nas, wierzymy, źródłem Pisma jest sam Bóg, a ziemscy autorzy nawet nie są tutaj wspomniani. I chociaż wiemy, że mogli wywierać też i swój wpływ, formułując tak czy inaczej pewne prawdy, które były Bożymi prawdami i które były nieomylne, bo też ta obecność Ducha Świętego, w co wierzymy, tak uparcie się trzymamy tego przekonania, gwarantowała tą nieomylność. I dlatego Pismo jest przede wszystkim dziełem Bożym. I trudno byłoby znaleźć podobne, że tak powiem, uzasadnienia, czy podobnie mocne dowody co do nieomylności, biorąc pod uwagę nauczanie późniejszych już pozabiblijnych autorów, ojców Kościoła, choćby najwcześniejszych, czy innych, bo oni też często nawet między sobą się nie zgadzali, czy też wprowadzali jakieś nowe formy, które później zanikały, albo wywoływały też pewne napięcia. Stąd mimo wszystko, jeżeli to miałoby się opierać o wiarę, zaufanie i zawierzenie, to ja tutaj widzę Bożą gwarancję, która jednak pism późniejszych czy autorów późniejszych no jednak nie obejmuje, chociaż oni mogą twierdzić też, że no, Bóg mi powiedział, prawda, czy pod natchnieniem Ducha Świętego, prawda, coś zostało napisane. Ale no, to Słowo Boże, które ma zagwarantowaną Bożą, to jak gdyby obecność tutaj i natchnienie, nie potwierdza, że można przenieść to również na pozostałe jakieś wypowiedzi, które w Kościele się pojawiały. Słucham. No więc chyba Piotr mówi, że są rzeczy trudne. A to prawda. Którzy nieumiejętni i nieukształtowani przekręcają. Tak, ale to wszystko czyli, się mieści w piśmie. Tak, tak, tylko że jeżeli tłumaczymy Pismo Święte Pismem Świętym, to jest to autorytet wystarczający i te rzeczy trudne muszą znaleźć swój autorytet właśnie w piśmie. To jest najwspanialszy i najmocniejszy dowód, czy pewność co do właściwego rozumienia tekstów, jeżeli Pismo Święte samo siebie tłumaczy innymi fragmentami. No właśnie, bo jeżeli mogę tak, bo jest zachęta do walki o wiarę, to chyba jest Jakuba. Gdzie wiarę raz przekazaną świętym. Raz przekazaną świętym, czyli jeżeli raz, tak inny fragment mówi... Raz na zawsze tam jest dokładnie. Na zawsze. Raz na zawsze. Raz na zawsze, wiara raz na zawsze przekazana świętym. Pierwszy rozdział, po trzeci werset. Drugi temat jest taki, że jest mowa o... zbudowani na fundamencie proroków. Czyli jakby ten fundament jest zakończony i na tym fundamencie budowany już jest Kościół, bo jakby fundamentu innego nikt nie może dać, jak tego, który już jest położony. Tak. No i tam jest opis tego fundamentu bardzo konkretny, czyli jakby zamknięta jest budowa fundamentu. Mm-hmm. Jest jeszcze jeden werset, który jest bardzo, bardzo istotny. I jeszcze jeden werset. Pierwszy werset listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców. Ostatnio, i to słowo może być tłumaczone również jako ostatecznie, jednak przemówił przez swojego syna. W liście do Hebrajczyków. Ostatnio albo w innym tłumaczeniu ostatecznie przemówił przez syna. A w tych ostatecznych dniach przemówił dany przez swojego syna. I to też bardzo kocham w dyskusjach i w pytaniach. Słuchajcie, pozwolić ludziom się wypowiedzieć, widzicie, jest mądrości w narodzie, nie? To jest coś wspaniałego. Jeśli tylko właśnie jest szansa, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć. Uczymy się od siebie nawzajem i to jest wspaniałe. No i to jest też dlatego, jak to dobrze być wśród braci i sióstr, tak? Mówi psalmista.
uczyć się od siebie nawzajem. No, dziękuję Bogu za Was i za to. To chwila przerwy, tak? Chwila przerwy.